Przyczyną przyjazdu kolegi ministra jest przede wszystkim weryfikacja planów drogowych i nie tylko całej sieci komunikacyjnej na terenie województwa opolskiego, co było przedmiotem bardzo dużej dyskusji mijającej już kampanii do wyborów parlamentarnych. Niejako po sąsiedzku pochodzę z Dolnego Śląska i ta Opolszczyzna jest mi bardzo bliska. Zawsze dobre wzorce takie organizacyjne, organizacji ruchu, dbałości o tą infrastrukturę można było tutaj w tym województwie zaobserwować. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia. To jest taki pierwszy wyjazd mój na nowej funkcji właśnie w celu weryfikacji tych zadań inwestycyjnych w terenie. Głównie tych kwestii związanych z infrastrukturą dróg ekspresowych, ale również dróg krajowych, rozbudowy tych dróg. Szereg działań, które na Opolszczyźnie zostały podjęte, ale wymagają kontynuacji. Także pierwsza wizyta terenowa, bardzo dobre spotkania od samego rana w Urzędzie Wojewódzkim z samorządowcami, z panem prezydentem, z marszałkiem województwa. Także widać tą troskę o infrastrukturę drogową w województwie opolskim. Będziemy się starać, żeby w moim obszarze na przykład przedsięwzięcia realizowane były z należytą starannością, ale też z rozsądkiem, rozwagą, z umiarem, na takich zdrowych, gospodarskich zasadach. To, na co zwracałem uwagę w Urzędzie Wojewódzkim i też mogę Państwu przekazać i na co na pewno będę podnosił w najbliższych miesiącach, to kwestia dróg powiatowych. Sami Państwo widzą, w większości przypadków obciążany jest wójt, burmistrz za to, że droga jest dziurawa przed jego domem. A z reguły to jest droga powiatowa, za którą odpowiada starosta, który nie ma środków finansowych na to, żeby tą drogę powiatową wyremontować. A drogi powiatowe to jest szkielet drogowy poza dużym miastem, z którego korzysta 70-80% obywateli na co dzień. Jeżdżąc do pracy, do szkoły, do lekarza, jadąc nawet do kościoła. I tutaj na ten obszar aktywności inwestycyjnej, infrastrukturalnej poza dużym miastem będę zwracał uwagę i będę robił wszystko, żeby tą infrastrukturę poprawić. I tak jak w województwie opolskim czy dolnośląskim, ona jest faktycznie w fatalnym stanie. Rozmawialiśmy, pan prezydent zwracał uwagę na kwestię mostu na Odrze, na który miasto Opole i przygotowało dokumentację i weszło w posiadanie terenu. Także właśnie takie spotkania są potrzebne, żeby wszyscy ci, którzy decydują o jakości życia mieszkańców, w tym przypadku województwa opolskiego, no mieli okazję położyć określone akcenty na najważniejsze, na najbardziej strategiczne przedsięwzięcia. Ja oczywiście też niczego nie obiecałem, żeby była jasność. To, co mogę obiecać, że będę ambasadorem w Państwa imieniu za pośrednictwem tutaj pana Marcina Oszańcy tych przedsięwzięć i będziemy starać się w taki racjonalny sposób robić wszystko, żeby te przedsięwzięcia w którymś momencie doszły finalnie do skutku.